Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 50. jubileuszowym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów. Jeśli jesteś ciekawy, co specjalnego dla Ciebie przygotowałem, proszę Cię, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów. Moi drodzy, jestem niezmiernie szczęśliwy i dziś ten odcinek, na który bardzo długo czekałem, ponieważ jest to odcinek numer 50. Moi kochani, przede wszystkim chcę Wam podziękować za Waszą obecność od samego początku i przede wszystkim to, że cały czas jesteście, oglądacie na bieżąco. Moi kochani, pamiętam jak to było, gdy był pierwszy odcinek Mentalnej Ligi Mistrzów. To było dla mnie coś niesamowitego, gdy były te wszystkie pomysły i przygotowywania do tego, aby otworzyć ten niesamowity kanał. Najpierw był konkurs na najlepszą nazwę, którą będzie nosił ten kanał i była właśnie Mentalna Liga Mistrzów, która siadła po prostu doskonale idealnie. I kochani, to, że jest dzisiaj ten moment, z którego się bardzo cieszę i pragnę też Wam coś konkretnego przekazać z tego odcinka, to jest właśnie to, żebyście zawsze wierzyli w siebie. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie tylko otworzył kanał, żeby się dzielić wiedzą z piłkarzami, dawać im motywację, inspirację i kopa do działania. Tylko moi kochani, to wszystko było szczegółowo i bardzo skrupulatnie zaplanowane. Wszystko zaczyna się z wizji. Każde wielkie przedsięwzięcie zaczyna się od super pomysłu, gdzie kiedyś ktoś powiedział, kurde, ja stworzę coś niesamowitego, co może zmienić świat. I moi kochani, tego Wam też życzę i to chcę Wam przekazać i to będzie najważniejsza część na dzisiaj. Abyście zawsze w każde Wasze przedsięwzięcie wierzyli. Bez sensu jest wychodzić na plac boju, nie wierząc w osiągnięcie sukcesu. Ja wiem, jakie mam marzenia przed sobą. Wiem, jakie mam cele i plany na moje życie, na moje sukcesy, na moją karierę trenera mentalnego. Jak dobrze wiecie, będę najlepszym trenerem mentalnym na świecie i napiszę 31 książek. I moi drodzy, to Wam chcę pokazać, że jesteśmy już trochę czasu ze sobą, pół roku de facto na tym kanale Mentalnej Lidze Mistrzów i moi kochani, nauczcie się tej ogromnej wiary w siebie. Chcę, żeby dla Was to był już automatyzm, że jak oglądacie te odcinki, to jest coś, co od razu przekładacie na życie. Że nie tylko fajnie pooglądam Mieleckiego i spoko, zostawię łapkę w górę i wracam dalej do swojego życia i to jest całkiem co innego o 180 stopni. Nie. Chcę, żebyście cały czas przekładali wiedzę, motywację, inspirację, którą daję tutaj, którą dzielę się w moich książkach, którą dzielę się na moich szkoleniach, aby to cały czas było przekładane na życie. Jak najszybciej mogę wprowadzić to w życie? Jak mogę dać największą wartość do swojego życia z tego, co właśnie zdobyłem wiedzę? Moi kochani, bądźcie głodni tych sukcesów. Ja zawsze, ale to zawsze, wiedziałem, co chcę w życiu osiągnąć. Zawsze wiedziałem, że mam wielkie marzenia, do których chcę z cholerną premedytacją dążyć i dlatego już dzisiaj, po pół roku, cieszę się ogromnie, że mentalnie Liga Mistrzów cały czas się rozwija, cały czas idzie do przodu, a gwarantuję Wam jedno, w najbliższych tygodniach i miesiącach zmieni się bardzo, bardzo dużo, bo szykuje się cudownych, bardzo dużo projektów, niezmierna ilość, także szykujcie się i naprawdę, kochani, doceniam to, że jesteście ze mną, to bardzo dużo dla mnie znaczy. Każda łapka w górę, każdy komentarz, który zostawiacie, to naprawdę zaszczyt dla mnie i uśmiech na twarzy, bo widzę, że jesteście, widzę, że Wam zależy, widzę, że oglądacie te odcinki do końca i to naprawdę jest bardzo duża wartość dla mnie. Dlatego, kochani, jesteśmy dzisiaj na półmetku. Na półmetku czegoś, do czego zmierzamy, czyli do tego setnego odcinka. Natomiast, kochani, już teraz zastanówcie się, co tak naprawdę chcecie osiągnąć. Niech Wasze marzenia nie będą tylko pustą mrzonką. Niech będą czymś, co z cholerną premedytacją zrealizujecie. Mówi Wam to gość, który zawsze realizuje tak swoje marzenia. Jest dla Was inspiracją i zawsze pragnął być inspiracją. Moi kochani, to jest to, że dobry nauczyciel opowiada, ale znakomity nauczyciel inspiruje. Ja zawsze pragnąłem być dla moich zawodników, dla osób, które mnie oglądają, zawsze pragnąłem być inspiracją i mam nadzieję, że kroczek po kroczku, z wielką pokorą do dużych osiągnięć, które pragnę zrealizować, mam nadzieję, że wklejam się w ten kanon tego, co chciałem zrealizować i mam nadzieję, że przez to pół roku bardzo duży wkład do polskiej piłki wniosłem. Także moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się przez kolejne co najmniej 50 odcinków Mentalnej Lidze Mistrzów i serdecznie Wam życzę na to najbliższe pół roku, abyście zrealizowali Wasze wszystkie cele na ten rok, na to, co mieliście zaplanowane i zachęcam Was, działajcie jeszcze intensywniej, zdobywajcie jeszcze więcej wiedzy i bądźcie głodni sukcesów, bo zasługujecie na to. W takim razie, jeśli spodobał Wam się ten jubileuszowy
jubileuszowy, 50. odcinek. Serdecznie Was proszę, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie ten komentarz a propos całych tych 50 odcinków, który może najbardziej przypadł Wam do gustu i jakie plany macie na kolejne odcinki, jakieś może pomysły, to na pewno będę chciał wcielić to w życie. No i co? Pamiętajcie o subskrybowaniu Mentalnej Ligi Mistrzów i udostępniajcie to dalej, żebyśmy mogli dalej szerzyć tą dobrą ideę, czego nie mogę się doczekać, żeby rozwinęła się ona na całą Polskę i to jest moje bardzo wielkie marzenie. Kochani, z całego serca dziękuję Wam za super genialnych 50 odcinków, za pół roku cudownej współpracy i pracy i działania i nagrywania dla Was i dla nas wspólnie tych wszystkich materiałów, bo była dla mnie to niesamowita przyjemność i gwarantuję Wam jedno. Na pewno się nie zatrzymuję, teraz się rozpędzam i szykujcie się i trzymajcie mnie za słowo, bo oj, będzie się działo, więc pamiętajcie, moi drodzy, z całego serducha dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. To mega dużo dla mnie znaczy. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach Mentalnej Ligi Mistrzów. Także co? Standardowo lecimy po marzenia. 3, 2, 1. Lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.